Witam w kolejnym już ostatnim odcinku z instalacji Arch Linuxa w 2016 roku. System się zrestartował i wczytuje się do czego? Do już, mam nadzieję, trybu kompletnego. A zaraz zobaczymy, czy wszystko będzie działało tak, jak sobie tego zażyczyliśmy. Działa. Nawiązał połączenie z siecią. Głos jest. Możemy sobie przygłośnić, przyciszyć. Mamy Chroma, który jest piękny. Mamy Amaroka, który działa. Mamy konsolę, która jest ładnie zoptymalizowana. Jeszcze jedna rzecz. Dolphin, którego jeszcze nie mieliśmy okazji otworzyć, a też jest potężnym programem, w którym pracujemy cały czas nad plikami i folderami. Control, ustawienia Dolphin, tutaj musimy zrobić, że będziemy klikać. Aha, tutaj nie trzeba, dobra. Klikamy sobie dwukrotnie, także jest ładnie. Dobra. Zatem Arch Linux jest już zainstalowany. Jeżeli będziecie chcieli jakiejkolwiek pomocy, to piszcie do mnie. Jeżeli chcecie, żebym jakieś zagadnienie omówił, to też mi opiszcie, co na tym systemie możemy zrobić. Planuję jeszcze nagrać jakąś serię Arch Linux jako system na serwer, w której poruszę m.in. kwestie tego, jak taki komputer z Arch Linuxem wykorzystać do uruchamiania stron www, do uruchamiania baz danych, w jaki sposób umieścić na nim stronę, w jaki sposób podłączyć go do sieci tak, żeby ta strona była wysyłana z internetu. No i to tyle. Zatem dziękuję Wam za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Ten film jest moją własnością. Bez mojej zgody nie zezwalam na retransmitowanie go na inne kanały oraz publiczne odtwarzanie, nawet do celów edukacyjnych. Jeżeli chcecie wykorzystać ten film do jakichkolwiek celów edukacyjnych, pokazać go w swoim biurze jako tutorial, tudzież pokazać go, przypuśćmy, na lekcji, to proszę o kontakt mailowy bądź wiadomości na YouTubie. Mail do mnie jest na moim kanale w zakładce zapytania biznesowe. Jeżeli wyślecie mi taką prośbę, to na 99% udzielę Wam zgody na użycie tego filmu. Tak samo, jeżeli chcecie jakiś urywek tego filmu wstawić na swój kanał, to proszę również o kontakt mailowy, uzgodnimy szczegóły. Zatem życzę Wam spokojnego wieczoru i cieszę się z używania tego rewelacyjnego systemu, jakim jest Arch Linux. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.